Witaj w kolejnym odcinku programu High Five. W dzisiejszym materiale pełna rozmowa ze Sławomirem Mencenem w Audi R8 V10 Plus. Gościem mojego dzisiejszego programu, tak jak wcześniej zapowiedziałem, jest Sławomir Mencen, ekonomista, przedsiębiorca, doradca podatkowy, polityk niedoszły. Dobre słowo. Niedoszły polityk? Znaczy, wiele osób przedstawia mnie jako polityka, ale tak naprawdę to ja politykiem do końca nie jestem. W Sejmie nie ma mnie, nigdy nie byłem. Zajmuję się na co dzień prowadzeniem swojej firmy, kancelarii podatkowej oraz robieniem szumu w internecie, więc nie wiem, czy można nazywać mnie politykiem. Na pewno, może kiedyś, na razie to chyba jeszcze nie. No z tym szumem w internecie to trafne określenie, bo ostatnio jak widzę to... Więcej pana niż Kuby Wojewódzkiego albo innych Rozenków. Nie wiem, ile jest Kuby Wojewódzkiego, więc nie obserwuję go, ale rzeczywiście ostatnio zauważyłem, że co bym na Twitterze nie napisał, to jest jazda. Jest jazda. Robi się głośno i część społeczeństwa ma duży ból dupy, więc jakoś to działa. Interesuje mnie i też tematyka kanału wymaga tego, żebym zadał to pytanie, jaka jest pana motoryzacyjna przeszłość, ale taka prywatna. Przeszłość. Mój pierwszy samochód to Skoda Fabia z 2005 roku. Dostałem ją od ojca w okolicach roku 2011, jak okazało się, że moja żona jest w ciąży i wreszcie będziemy potrzebowali samochodu. Jeździłem tą Fabią do chyba 15 roku, kiedy przesiadłem się w Mazdę 6. Pamiętam, jak ją zamówiłem jakoś lipiec 2015 roku i zaraz potem obejrzałem przypadkiem na YouTubie materiał Zachara o tym, jak te wszystkie Mazdy kradną masowo z Warszawy, więc miałem kilka miesięcy stresu, bo czekałem chyba do listopada na odbiór samochodu. Na szczęście przysłali już ją z jakimś nowym immobilizerem, żeby jej nie ukradli, więc jeżdżę nią nawet do teraz. Niedawno skończył mi się na nią leasing, ale do tego stopnia mi się podoba, że nawet nie zdecydowałem się na kupno czegoś nowego. Okej, czyli w swoim życiu miał pan dwa samochody, to jest wszystko? Tak, teraz właśnie... To jak pan wytłumaczy to, chociaż chyba znam odpowiedź na to pytanie, jak pan wytłumaczy to zdjęcie z Ferrari 360? Ferrari to jechał. To nie było prywatne auto. Do ślubu. To zdjęcie z 2010 roku. Znajomy pożyczył mi Ferrari, żebym mógł się nim przejechać. Muszę powiedzieć, że to wtedy dla 24-letniego chłopaka to było niesamowite przeżycie. Jak jeździłem w Ferrari po mieście, okazało się, że niezależnie czy jestem na podporządkowanej, czy nie, to i tak wszyscy mnie puszczają, bo mam pierwszeństwo. Jechałem koło autobusu, to nagle wszyscy tylko tak patrzyli z tego autobusu, co tam się dzieje, więc niesamowite przeżycie. Jestem bardzo wdzięczny, że miałem wtedy możliwość przejechania się tym Ferrari. Zresztą rozbiło mi ono trochę wesele, bo goście zamiast się bawić, to ustawiali się w kolejce po przejażdżkę tym Ferrari. Mój brat też, który był moim świadkiem, zamiast się bawić, to musiał każdego wozić tym Ferrari, więc było zabawnie. No ale to samochód mój oczywiście nie był, za to jest ważny samochód, bo jak ktoś sobie przybliży to zdjęcie, to zobaczy, że tam jest rejestracja C0 UPR. W tych czasach UPR to była partia Janusza Korwin-Mikkego, w związku z czym to był bardzo dobry samochód z bardzo dobrą rejestracją. Audi R8 rozpędza się do pierwszej setki w niecałe 3 sekundy, co czyni ją jednym z najszybszych seryjnie produkowanych samochodów na świecie. Podobnie jak na rynku ubezpieczeń z firmą B-Safe, która jest mega szybkim kalkulatorem. Głównie dlatego, że żeby poznać ofertę, wystarczy tylko podać swoją datę urodzenia oraz numer rejestracyjny. B-Safe należy do grupy Compensa i skupia się wyłącznie na prywatnych ubezpieczeniach samochodów, czyli czymkolwiek jeździsz, Golfem, Oplem Merivą czy Audi R8, ta informacja jest właśnie dla Ciebie. A co najlepsze, jeżeli kupicie ubezpieczenie z linku, który macie u mnie w opisie, to dostaniecie totalnie za darmo zestaw narzędziowy ze sklepu iParts.pl. Czego chcieć więcej? Każdy jakby potrzebuje ubezpieczenia, bo to jest obowiązkowe w Polsce, więc myślę, że wiecie już, co zrobić z tą informacją. Stłuczki, wypadki, coś groźnego, nietypowego, przypadkowego ma pan na swoim koncie? To znaczy, na moim koncie nie. W życiu nie uczestniczyłem w żadnym wypadku, nawet w stłuczce. Raz tylko kiedyś się dosłownie otarliśmy, znaczy tam dotknęliśmy zderzakami, ale żadnych śladów nie było. Za to raz miałem niebezpieczną sytuację.
sytuację, to znaczy wracałem z wakacji z Włoch rodziną na autostradą chyba koło Bolonii, jeżeli dobrze pamiętam. I nagle musiałem gwałtownie zahamować, bo jakiś wypadek był przed nami. Samochód przede mną również gwałtownie zahamował. I wtedy patrzę w tył, w to lusterko, a samochód przede mną nagle prawie że stanął na masce, bo ten poprzedni w niego stuknął, a za to z prawej strony kolejny na dachu przeleciał. W związku z czym ja zdążyłem jeszcze zahamować, ale już ci za mną nie zdążyli. Tam było jedno zderzenie i drugie niebezpieczne na pasie obok, ale to jedyne takie coś, co widziałem na własne oczy, a sam na szczęście żadnego wypadku nie miałem, chociaż jest to trochę dziwne, bo jak cofnę się teraz pamięcią do lat, kiedy uzyskałem prawo jazdy, tam jakieś lata 2007 czy coś koło tego, jeździłem samochodem mojej matki, to ja cieszę się, że przeżyłem, jak wariat jeździłem. No właśnie, o to też chciałem spytać. Na szczęście się udało przeżyć. Jak jest pana styl jazdy? Jest pan raczej szybkim, dynamicznym kierowcą, czy raczej poniżej przepisów nawet, takim radykalnym? To znaczy uważam, że ograniczenia prędkości są za niskie i zasadniczo nie czuję się z nimi, do nich dobrze, mocno przywiązany. Rozumiem. Natomiast już nie jeżdżę jak wariat, udało mi się wyrosnąć z tego. Teraz mam 34 lata, trójkę dzieci, z każdym kolejnym dzieckiem staram się jeszcze bardziej wrócić do domu. A że dużo jeżdżę samochodem, bo co tydzień jestem w Warszawie, zresztą całą Polskę zjeździłem wzdłuż i wszerz, więc policzyłem sobie, że jeżeli będę jeździł zbyt niebezpiecznie, to prawdopodobieństwo tego, że kiedyś się rozbije, po prostu rośnie wraz z czasem i tymi moimi kilometrami, więc staram się siebie ani nikogo innego nie zabić. Natomiast lubię dynamiczną jazdę. Bardzo dobrze mi się jeździ po Warszawie, bo to właśnie ludzie jeżdżą tak dynamicznie. Czyli raczej w ten sposób. No nie mam takiego silnika, no, żeby aż tak depnąć. W 2 litrach chyba się pan mieści w swojej Maździe. Tak, tak, dokładnie. Więc aż takiego silnika nie mam, natomiast lubię dynamiczną jazdę. Super. Czyli nie muszę przepraszać za to, co 15 sekund temu zrobiłem ze swoją prawą nogą. To teraz pamiętam, jak tak wciskałem ten pedał gazu w tym Ferrari 10 lat temu, to wyglądało to podobnie. Okej. No, ciekawe, czy ja też z tego wyrosnę. No, zobaczymy. A ile ma pan lat? 23 dni temu skończyłem, 24. Kiedyś tak. Ale jak już mówimy o wieku, proszę nie brać tego do siebie, jeżeli odbierze pan to negatywnie. Ale gdzie kupuje pan krem do twarzy? Wygląda pan... może to nie powinno paść z moich słów, ale wygląda pan na młodszego niż... Ma pan 34 lata. W tym roku nawet skończę 35 za pół roku. Wiem, że młodo wyglądam. Chyba 3 lata temu ostatni raz byłem proszony o dowód, kiedy kupowałem alkohol w sklepie. Jak pani zobaczyła mój dowód, to już bardzo szczerze się uśmiechnęła, trochę zakłopotana. Rozumiem. Mi to w ogóle nie przeszkadza, prawdę mówiąc, bo rzeczywiście wyglądam na młodszego niż jestem, ale za 10-15 lat, jeżeli to się dalej utrzyma, to ludzie będą mi zazdrościć, że tak dobrze wyglądam. Oczywiście, w takim wieku. Przypominam, że Donald Tusk latami wyglądał na bardzo młodego człowieka i źle to się dla niego nie skończyło. W związku z czym naprawdę nie narzekam na swoją dziecięcą twarz. Zaczęliśmy śmiesznie, bo tak strasznie luźnymi pytaniami, ale takim main topic, można powiedzieć, to jest raczej to, czym pan się zajmuje zawodowo. Jest pan doradcą podatkowym i raczej bynajmniej o serze nie chciałbym rozmawiać przez większość tego filmu. Ciekawi mnie ta praca, to znaczy nie znam zbyt wielu doradców podatkowych. Jak wygląda praca doradcy podatkowego, tak w skrócie, jeśli można to tak... Doradca podatkowy zajmuje się głównie dwoma rzeczami. Pierwsza to mówi ludziom, jak płacić niższe podatki, ale legalnie, a druga mówi ludziom, jakie mają płacić podatki, bo wiele osób nawet nie wie, zwłaszcza w tych większych firmach, jakie mają płacić podatki. Prawo podatkowe jest tak skomplikowane, że jak się w tym siedzi i ktoś nie siedzi cały czas, to po prostu nie nadąża. Moja praca doradcy podatkowego jest trochę nietypowa, bo normalnie doradca podatkowy siedzi przy komputerze, pisze różnego rodzaju pisma, czasem spotyka się z klientami. Ja działam troszkę inaczej, to znaczy bardzo dużo również spotykam się z klientami, ale etap pisania pism mam już za sobą. Teraz elementem mojej pracy jest to, że pojawiam się na YouTubie, jeżdżę sobie jakimś Audi R8, czy Bentleyem, czy Porsche, bo to na różnych kanałach już byłem w tych sprawach podatkowych. Jest to bardzo przyjemna praca, polecam każdemu. Spotykam się czasem z różnego rodzaju influencerami, influencerkami. To jest bardzo przyjemne, polecam każdemu taką pracę. A nawet jeżeli ktoś, komuś nawet nie uda się zorganizować tego w ten sposób, w jaki mi się przypadkiem udało, to i tak to jest bardzo dobry zawód, bardzo dobrze płatny.
popyt na doradców podatkowych jest właściwie pewien, on jeszcze będzie rósł, dlatego że nasz rząd cały czas podnosi i komplikuje podatki, w związku z czym zapotrzebowanie na doradców podatkowych rośnie. A jak pan słusznie zauważył, nie jest to jeszcze dosyć znany zawód, dlatego nie ma zbyt wielu doradców podatkowych i zapotrzebowanie na nich jest cały czas duże, a będzie jeszcze większe. W związku z czym, jak ktoś myśli, co robić po studiach, to bardzo, bardzo zachęcam do pomyślenia nad tą ścieżką zawodową. Jest to trudna ścieżka zawodowa, to znaczy jest to coś na zasadzie zawód prawnika, gdzie są różne aplikacje, mega dużo egzaminów, dużo nauki, znaczy nauki na pewno jest dużo, to bez dwóch zdań. Jest trochę prościej niż zostaniem radcą prawnym czy adwokatem, bo nie ma aplikacji, chociaż trwają prace nad tym, żeby były aplikacje na doradców podatkowych, więc jeżeli ktoś jeszcze się waha, to lepiej, żeby szybciej zaczął, to pójdzie tym szybszą ścieżką. Co do biura, wiem, że zatrudnia pan 60 osób, mniej więcej, w zaokrągleniu. Część z tych osób nie jest kompletnie doradcami podatkowymi i to mnie bardzo zaintrygowało. To znaczy, to jest nietypowy schemat działania przedsiębiorstwa. 5-6 osób naliczyłem w filmie Wojtka z kanału do roboty, zatrudnia się tworzeniem memów i robieniem śmiesznego kontentu na pana Instagramie, czy Twitterze, czy Facebooku. Tak, o co w ogóle chodzi? Tak jak mówiłem, no nie działam w sposób typowy. Dzięki temu mogliśmy się tutaj przecież spotkać. Uważam, że należy mówić w taki sposób, żeby odbiorcy nas słuchali i nas zrozumieli. I obecnie ludzie komunikują się ze sobą w sporej mierze memami. Memy to jest to, co trafia do ludzi, co jest zapamiętywane, co sobie przekazujemy w różnego rodzaju komunikatorach. W związku z czym trzeba tworzyć memy, trzeba być w memach po to, żeby do ludzi docierać. I wydaje mi się, że wychodzi mi to w miarę dobrze. Dzięki temu, że postawiłem na zupełnie inny rodzaj marketingu niż jakiekolwiek inne kancelarie, czy to prawne, czy podatkowe w Polsce. Mam najszybciej rozwijającą się kancelarię podatkową w Polsce. Więc działa to dobrze. No, ale do tego trzeba trafiać do ludzi, a do nich trafia się właśnie współcześnie memami, bo trochę odchodzimy od takiego pisma, takiego zwyczajnego, idziemy trochę w kierunku pisma obrazkowego i trzeba się niestety do tego dostosować. Cofamy się, jak w starożytności. To pan powiedział. Cofamy się, pismo obrazkowe, jak w skinach na ścianach. Żartuję oczywiście. Nie boi się pan, że to jest zbyt młoda grupa odbiorców? Absolutnie się tego nie boję. Że to z kilku nie powodów. Są klienci, albo nie, że to tylko fajni po prostu, śmiesznego pana pod krawatem. Czy to się przekłada na klientów, to ja wiem najlepiej. Proszę mi wierzyć, że się bardzo przekłada. Z kilku powodów. Raz, ja jestem 86 rocznik, tak? Mam już 34 lata i jestem w tej kulturze memów jakoś obecny, tak? To znaczy korzystam z internetu. Jak ktoś ma 34 lata, to już naprawdę może mieć dużą firmę, tak? Może nawet być kilka lat starszy, a dalej może to do niego docierać. Jasne. Trafiają do mnie często naprawdę duże firmy o przychodach rzędu 100, 200, raz miliard złotych przychodów i ludzie, którzy zarządzają tymi firmami, no proszę sobie wyobrazić, oglądają YouTube'a z normalnymi ludźmi, jeżdżą na wakacje, mają Facebooka, Twittera i to do nich też trafia, tak? To nie jest tak, że jak ktoś ma dużą firmę, to siedzi tylko i wyłącznie pod krawatem, czyta sobie jakieś poważne książki poważnych filozofów, a ogląda tylko kino zaangażowane. No nie, tak nie jest. Ci ludzie oglądają też YouTube'a, zachowują się zupełnie normalnie na ulicy, nie da się ich rozróżnić. Wyglądają jak normalni ludzie, zachowują się jak normalni ludzie. Więc to jest raz. Dwa. Ja staram się w sporej mierze trafiać do ludzi, którzy są młodzi, zakładają firmy. Kiedyś te ich firmy będą duże, chcę pomóc im rosnąć. I dlatego ludzie w wieku 20, 25, 30 lat również mogą mieć firmy, i oni również mogą być klientami. Już nie raz, nie dwa spotkałem człowieka, który firmę rozpoczął w roku mając 18, 20, rekordzista miał 14 lat i założył firmę na ojca, bo nie mógł jeszcze legalnie na siebie. A też znam takiego prywatnie. Teraz ma tam firmę o olbrzymich przychodach, a miał takie historie, że musiał się zrywać z wycieczki szkolnej, bo miał kontrolę skarbową, tak? I musiał jechać do firmy ojca. Więc niektórzy zaczynają w bardzo młodym wieku i są w stanie bardzo daleko dojść. No i trzecia kategoria klientów to są ludzie, których dzieci obejrzały mnie na YouTubie, załóżmy w wieku 20-25 lat i powiedzieli, hej ojciec, zadzwoń do niego, bo on zna się na podatkach, tak? Więc to po prostu działa. I jeżeli ktoś nie wierzy, no to trudno, nie muszę kogoś przekonywać, ja to po prostu widzę bezpośrednio na swoich wynikach. Jaki jest Sławomir Mentzen na
bez krawata, chodzi pan bez krawata? Chodzi pan, na pewno, jak każdy. Bardzo rzadko. Jak, poważnie? Jak pan, czy to, co widzimy w mediach, to jest naturalny Sławomir Mentzen, czy jest w tym duża dawka, no bo jest pan charakterystyczną postacią. Chciałem spytać, czy to jest kreacja, czy to jest prawdziwy człowiek? Znaczy, mam nadzieję, że jestem prawdziwy, ale tak naprawdę nie mnie to oceniać. Tu zachodzi kilka czynników. Pierwsza rzecz to trzeba... Spójrzmy na aktorów, tak? Oni muszą bardzo dużo wysiłku włożyć w to, żeby na scenie wypaść naturalnie, tak? Bo jeżeli ktoś nie jest dobrym aktorem, a próbuje grać, to zawsze wyjdzie mu to nienaturalnie. Wydaje mi się, że ja nie jestem aktorem, a przynajmniej nie byłbym w stanie cały czas udawać kogoś, kim nie jestem. Zresztą nie wiem, czy to byłoby właściwe. Natomiast to nie jest też tak, że zawsze zachowuję się tak samo, jak jestem na jakimś kanale na YouTubie albo w telewizji, bo to jednak jest trochę scena i trzeba dostosować się do sytuacji, w której jesteśmy. To znaczy, jeżeli jestem w jakimś poważnym programie publicystycznym albo na jakiejś poważnej debacie, no to muszę zachowywać się inaczej, niż jeżeli jestem na jakimś, nie wiem, w programie jakimś rozrywkowym, czy jeżeli wrzucam mema na Instagrama, czy na Twittera, czy na Facebooka. Staram się zachowywać normalnie, ale nie zawsze... Nie mnie to oceniać, nie mnie to oceniać. Jasne. To znaczy, ja na co dzień siebie nie widzę, to trzeba by tak naprawdę zapytać moich bliskich, moich pracowników, czy na co dzień w firmie zachowuję się tak, jak na jakimś kanale na YouTubie. No nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Wydaje mi się, że w sporej mierze tak. Dwie minuty temu mniej więcej rozmawialiśmy jeszcze o pana klientach, którzy nierzadko mają w swojej firmie bardzo duże obroty. A ja chciałem spytać jeszcze, czy pana kancelaria podatkowa obsługuje raczej klientów z mikro przedsiębiorstw, czy raczej makro przedsiębiorcy są pana klientami? Obsługujemy absolutnie wszystkich, począwszy od małych jednoosobowych działalności, od programistów na działalności. A z reguły? Czy małych klientów zawsze jest najwięcej? Rozumiem. Liczbowo przynajmniej, bo jeżeli spojrzymy na złotówki przychodu, to już to się tak dokładnie nie przekłada, no ale obsługujemy spółki giełdowe, spółki akcyjne, fundacje. No, mamy i dużych, i małych klientów. W zasadzie mam pełen przekrój. Ciężko jest znaleźć branżę, z której jakiegoś przedstawiciela byśmy nie obsługiwali. Czyli z branży mediów, social media, też jest wielu klientów zapewne. Tak. Są jakieś popularne osoby, znaczy, które ja nie są mówię w mojej nigdy branży. O swoich klientach, okay, czyli tak, raczej... z nazwiska, bo obowiązuje mnie tajemnica doradcy podatkowego. Ale zdjęcie z frizem raczej może wskazywać jednoznacznie. No, mam zdjęcia z wieloma youtuberami, obsługuję wielu youtuberów. To jest bardzo, bardzo ciekawa branża, bardzo rozwojowa. Jasne. Wydaje mi się, że bardzo niedoceniana, to znaczy ludzie z zewnątrz nie wiedzą, ile pieniędzy jest w polskim YouTubie. Dopiero to się widzi, jak się wejdzie do środka. Uważam to za bardzo ważny kanał dotarcia do ludzi, zwłaszcza, że wiele osób naprawdę już nie ogląda telewizji. Ja nie miałem telewizora u siebie od 14 lat, chyba 14 lat temu ostatni raz miałem telewizor, więc wiele osób w moim wieku również w ogóle nie ogląda telewizji. Jak chcę na coś popatrzeć, to uruchamiam sobie Netflixa, jakieś HBO, czy właśnie YouTube'a. W związku z czym wydaje mi się obecność na YouTubie bardzo ważną. Warto się tam reklamować, warto tam być. Jest to bardzo ważny kanał dotarcia do ludzi. Ja również polecam. Jakie jeszcze, zostając przy pracy doradcy podatkowego, jakich mniej więcej mogę się spodziewać jako student i przyszły doradca podatkowy, jakich pieniędzy, jakich wynagrodzeń za swoją pracę? Typowo, nie wiem. Ostatnio widziałem jakiś, no moim to może na razie nie. Ostatnio widziałem jakiś raport badania wynagrodzeń i wyszło, że średnio doradca podatkowy zatrudniony w czyjejś kancelarii to ma z 8 tysięcy złotych. Przy czym to jest wartość średnia. Wiadomo, że doradca podatkowy w dużej firmie w Warszawie będzie zarabiał więcej niż doradca podatkowy w małej firmie gdzieś na prowincji. No ale to naprawdę nie są złe pieniądze. Pan ma kancelarię podatkową, o której mówimy już sporą część materiału, ale to nie jest chyba jedyny pana biznes. Mogę spytać o inny przed kamerą? Najbardziej. Oprócz podatków zajmuję się jeszcze piwem, to znaczy mam browar Mentzen. Pytanie było ukierunkowane właśnie o to. Wypuściliśmy niedawno piąty styl piwa, to znaczy New England IP. Niedługo przyjdzie szósty, więc to mi się trochę rozwija. Zwiększamy cały czas sieć dystrybucji i ogólnie jestem zadowolony z tego, jak to wyszło. Cała idea się narodziła trochę przypadkiem, bo byłem w trakcie tej serii spotkań Piwo z Mentzenem w poprzednie
poprzednie wakacje i pomyślałem, że jak tak dobrze ludzie reagują na piwo, to znaczy, że mogę mieć też przyszłość i również w tej branży. Dlatego zająłem się piwem. Myślę, że będę to dalej rozwijał albo na inne rodzaje alkoholu, tu już mam kilka pomysłów, lub trochę będę bardziej to rozbudowywał, ale to co się z tego uda, to przyszłość jeszcze pokaże. Myślę też cały czas nad wchodzeniem w kolejne branże, ale wszystko jest jeszcze na etapie projektów, myślenia, badania rynku, więc za wcześnie, żeby coś tutaj ogłaszać. Dobrze kojarzę, że ma Pan własne wydawnictwo? Chyba nie. Chyba wydałem własnym sumptem dwie książki, ale trzecią już wydałem przez takie czyjeś wydawnictwo, ale być może kiedyś założę własne wydawnictwo, nie wykluczam tego. Mnóstwo osób pyta się mnie, jakie książki warto przeczytać. Czytam sporo książek, które w Polsce nie były wydane w ogóle, ani przetłumaczone na polski, więc myślę, że gdybym taką którąś z tych książek zlecił komuś do przetłumaczenia, następnie wydał, to ona również by się sprzedała. No, ale mam 24-godzinną dobę, tylko na razie nie jestem w stanie się wszystkim zajmować, więc co z tego w przyszłości wyjdzie, to jeszcze nie wiem. W kwestii książek to chyba też jest całkiem dobry biznes, to znaczy jak kto go rozwinie tak naprawdę, bo książki chyba, takie dwa najbardziej popularne metody wydawania książek są, to znaczy wydawanie przez jakieś wydawnictwo, zlecanie tego komuś, czyli człowiek pisze książkę i autor pisze książkę i nie wiem, inne wydawnictwo wydaje, autor ma złotówkę, dwa złoto od książki i druga sprawa, że samemu można właśnie to wydać, mając 50% zysku z przychodów. Zgadza się. Dlatego dwie pierwsze książki sam właśnie wydałem. Przy czym trzeciej już nie zdecydowałem na wydanie z tego powodu, że żeby jednak wydać tą książkę, trzeba poświęcić temu trochę uwagi, tak? Znaleźć redaktora, korektę, zastanowić się nad okładką. Zajmuje to trochę głowę. Ostatnio byłem tak zajętym człowiekiem, że nawet głowy do tego bym nie miał. To znaczy wolałem dogadać się z zaprzyjaźnionym wydawnictwem. Oni to wydali, zajęli się całą promocją, sprzedażą, bo już 5000 egzemplarzy poszło. No właśnie chciałem o nakład spytać. Więc, to był maksymalny nakład? Nie znaczy, było... Do druków to było kilka, bo na początku, nie pamiętam, 1500 wydrukowali tego zdecydowanie za mało, bo przez sprzedaży się już nawet więcej sprzedało. Niestety zgodziłem się, że każdy, kto kupi książkę w przedsprzedaży, dostanie ją z podpisem, w związku z czym przyjechała do mnie taka paleta książek i cały dzień musiałem podpisywać. Ale już kolejne dodruki były bez podpisu, więc moja ręka bardzo dobrze to odczuła. Więc tak potwierdzam, jak ktoś chce przede wszystkim zarobić, to lepiej, żeby wydał sam książkę, zwłaszcza jeżeli ma jakieś zasięgi w internecie i będzie w stanie o niej poinformować nabywców, ale jeżeli ktoś wydaje książkę nie dla pieniędzy, tylko po to, żeby jej się więcej sprzedało, bo sam zajmuje się czymś innym, to akurat mój przypadek, to już lepiej skorzystać z wydawnictwa. Cały czas mówimy o książce, a nie powiedzieliśmy dokładnie, co to jest za książka. Chodzi o Filozofię XD głównie, to jest najbardziej popularna książka. Tak, to się najwięcej sprzedało. A co znaczy tytuł? Co to jest za Filozofia XD? To już wyjaśnijmy. Wielokrotnie mówiłem, myślę, że... Wyjaśnijmy i w tym materiale. Nie muszę młodym odbiorcom tłumaczyć, czym jest Filozofia XD. No jeżeli dzieje się coś takiego bardzo złego, tak, albo ktoś mówi taką naprawdę już wierutną bzdurę, to można oczywiście się unosić, można się bardzo denerwować, można załamywać ręce, albo można powiedzieć sobie XD, uśmiechnąć się i jakoś tak przyjąć to na klatę, się tym za bardzo nie przejmować. To jest bardzo dobra filozofia, polecam każdemu. Jestem spełniony, usłyszałem to na żywo. No to zdanie, ta fraza stała się już takim też memem. W temacie piwa jeszcze, ma Pan takie najlepsze smaki swoje piwne? Jakie jest Pan najlepszy rodzaj piwa? Moje ulubione piwo to piwo pszeniczne. I najwięcej piję piwa pszenicznego. Był Pan na Oktoberfeście kiedyś? Jeszcze nie. Mam teraz obawy, czy w tym nowym świecie uda się jeszcze zrobić Oktoberfest. Mam nadzieję, że tak. Wtedy z chęcią się wybiorę. Też myślę o zrobieniu swojego Oktoberfestu kiedyś w Polsce. Jakiś Mencenfest na przykład. Myślę, że trochę ludzi by przyjechało. W Toruniu? Czy w Toruniu to niekoniecznie. Piwo jest pite w całej Polsce, więc... Jeśli w Warszawie, to polecam siebie jako współorganizatora. Tak? No to już mamy komitet organizacyjny. Mogę pomóc. Mam takie jedno miejsce, które na pewno byłoby chętne do współpracy. Sam organizowałem swój własny zlot motoryzacyjny w tamtym roku. W tamtym roku, w środku tego nowego świata pandemicznego. To też było nie lada wyzwanie.
wiem, jakie to mogły być problemy, bo właśnie w zeszłym roku organizowaliśmy największą w Polsce trasę koncertową, to znaczy Piwo z Bęcenem. Robiliśmy spotkanie na 1000 osób w środku krwiożerczej pandemii. Na szczęście wszyscy przeżyli, więc jakoś się udało. Kiedy to się skończy? Nie jest pan jasnowidzem, ale... A kiedy to się może skończyć? W przyszłości to nikt nie zna. Jeżeli spojrzymy na grypę hiszpankę sprzed 100 lat, to trwała około 1,5 roku, tak do 2 mniej więcej. Takie 3 wielkie fale były. Teraz jak będzie, to nie wiem. Mam nadzieję, że to skończy się jak najszybciej, ale tutaj wielkim optymistą nie jestem i na żadne terminy się póki co nie nastawiam. Bardzo boję się tego, że ten nowy świat się rządzącym bardzo podoba, bo mogą w niespotykany wcześniej sposób kontrolować ludzi. W związku z czym obawiam się, że to jeszcze trochę z nami zostanie. Jak nie wirus, to na pewno walka z tym wirusem i te nowe uprawnienia władz. Mamy tunel, a w tunelu zawsze mam taką rutynę na słuchanie wydechu. Pan nie jest motoryzacyjny, więc pewnie w myślach się pan śmieje, ale nie wypada panu tego mówić na głos. Ale motoryzacyjni gicy mają takie zboczenie, że w każdym tunelu te obroty muszą iść w górę. A przy okazji wykorzystałem ten moment, ponieważ nie ma w ogóle światła w tunelach. A teraz już możemy normalnie przejść do kolejnego wątku, który chciałem poruszyć. Jakby przede wszystkim jest pan ekonomistą, hipotetycznie totalnie. Ma pan na swoim koncie 500 000 złotych? W co pan inwestuje? To jest jedna dziedzina, jedna gałąź, inwestycja w jedną dziedzinę, czy rozbija pan to, a jak tak, to na co? U pana bardzo często kryptowaluty się pojawiają, czy może złoto, może giełda, a może nieruchomości? Ja nie jestem doradcą inwestycyjnym i nie chciałbym nikomu mówić, co ma robić ze swoimi własnymi pieniędzmi, bo mógłbym komuś udzielić złej rady, czego bardzo bym nie chciał. Wydaje mi się, że najważniejszą rzeczą, którą można zrobić, którą należy zrobić z 500 000 złotych, to go nie stracić, ponieważ to nie jest tak łatwo zarobić 500 000 złotych. Jeżeli ktoś już te 500 000 złotych ma, no to jeżeli na nie zarobił, to podejrzewam, że sam czuje ciężar gatunkowy tych pieniędzy, ile musiał się napracować, żeby mieć te 500 000. Jeżeli ten ktoś je otrzymał w darowiźnie, w spadku, wygrał, to wtedy może nie czuć powagi sytuacji i pochopnie te pieniądze stracić. To jest bardzo często historia sportowców czy ludzi, którzy wygrali w lotto, że nagle pojawia się prawie że znikąd bardzo dużo pieniędzy i zostają wydane na głupoty albo na jakieś pochopne inwestycje. Więc być może taka rada niezbyt oczekiwana, ale posiedźcie trochę na tych pieniądzach, tak? Nie inwestujcie zbyt pochopnie, popatrzcie, jak one leżą na tym koncie, przyzwyczajcie się do nich, zanim zbyt pochopnie je wydacie na cokolwiek. No bo naprawdę na każdej inwestycji można stracić, że to jest domena inwestycji, że oddajemy coś, co mamy, na rzecz przyszłego, niepewnego, przede wszystkim niepewnego zwrotu. Można na tym dużo stracić. Nie polecam nikomu nawet inwestowania w kryptowaluty. Sam mam sporo kryptowalut, ale je kupiłem w 2013 roku, tak? Kiedy były znacznie tańsze niż teraz. Teraz dla mnie są absurdalnie drogie. Nie wiem, ile droższe jeszcze będą, ale w tym momencie bym bitcoinów już nie kupował. Co nie znaczy, że nie urosną. To jest trochę jak z akcjami Tesli, tak? Akcje Tesli są absurdalnie drogie, ale w życiu bym ich nie shortował, bo mogą być jeszcze droższe. Wszystko się w zasadzie opiera na jakimś, nie wiem, uroku osobistym, Maska, na niczym więcej, ale ludzie na tym zarobili. Trochę jak z kryptowalutami. Jaka jest przyszłość Bitcoina według pana? Jeszcze niedawno, 3 miesiące temu byłem bardzo optymistycznie nastawiony długoterminowo do kryptowalut. One są takim wytrychem w tym systemie, bo już kilka lat temu widać było, że ten system się coraz bardziej domyka. Gotówka praktycznie znika, wszyscy muszą się rozliczać za pomocą kont bankowych i nagle pojawił się Bitcoin, tak? Okazało się, że ktoś może mieć mnóstwo pieniędzy, może przesyłać te pieniądze w formie kryptowalut i nikt nie jest w stanie tego kontrolować. Nikt nie jest w stanie stwierdzić, kto jest właścicielem danego portfela i co kto robi ze swoimi bitcoinami. No i wyglądało to obiecująco do niedawna, a w tym momencie wydaje mi się, że zaczyna się robić groźnie. Po tym, co w styczniu zrobiono z Donaldem Trumpem czy z Parlerem, kiedy się okazało, że te wielkie koncerny czy te najważniejsze rządy mogą dowolnie odcinać ludzi od internetu, firmy od internetu, od podstawowych usług, no to sądzę, że jest możliwe albo nawet prawdopodobne, że
bliższej lub dalszej przyszłości system się za kryptowaluty po prostu weźmie. Jeżeli giełdy największe zostaną odcięte, te kryptowalutowe, od systemu bankowego, okaże się, że można mieć bitcoina, można wymienić bitcoina na Ether albo na jakiegoś na jakiegoś stablecoina, ale nie można kryptowalut wymienić na dolary, no to bitcoiny stracą sporą część ze swojej użyteczności i cena ich drastycznie spadnie. Dlatego obawiam się, że jeżeli bitcoin jeszcze bardziej urośnie, jeżeli stanie się jeszcze bardziej popularny, to po prostu zostanie zniszczony. W związku z czym wcześniej byłem taki bardzo optymistyczny, że być może będę te bitcoiny trzymał jeszcze latami, a teraz już coraz bardziej skłaniam się do tego, żeby po prostu je sprzedać. Przy poprzednim pytaniu o te pół miliona inwestycyjne, spodziewałem się odpowiedzi, dlatego specjalnie chciałem zadać pytanie w taki sposób, co pan by zrobił, nie co pan radzi, ale spróbuję jeszcze, dam sobie drugą szansę, z innym pytaniem o mieszkanie. Jest gotówka na mieszkanie, mimo wszystko mieszkanie kupuje pan w dzisiejszych czasach na kredyt, wydając pieniądze na inne rzeczy, czy, tak, czy gotówka, to znaczy, gotówka, mieszkanie, gotówka i spokój? Sam niedawno wziąłem kredyt na dom i głównie z tego powodu, bo ten kredyt jest śmiesznie oprocentowany. Można mieć kredyt na, nie wiem, 2% rocznie, to jest mniej niż inflacja. Banki rozdają pieniądze praktycznie za darmo. Gdybym pieniądze, które przeznaczyłbym na, znaczy dzięki temu, że mam kredyt, to pieniądze, które tak bym przeznaczył na zakup domu, mogę przeznaczyć na inwestowanie, gdzie będę miał stopę zwrotu znacznie wyższą niż 2%. Więc jeżeli ktoś ma pieniądze i ma możliwość ich zainwestowania, to nie wiem, czy mrożenie ich w nieruchomości, która siłą rzeczy wysokiego zwrotu nie daje, jest najlepszym pomysłem. Przy czym, żeby mnie wszyscy dobrze zrozumieli, ja nie namawiam ludzi do brania kredytów po to, żeby kupować sobie nieruchomości. Nie w każdej sytuacji, to znaczy, jeżeli ktoś bierze kredyt na granicy swojej zdolności kredytowej w tym momencie, przy rekordowo niskich stopach procentowych, to ryzykuje tym, że kiedy te stopy procentowe przestaną być rekordowo niskie, a przy obecnej inflacji to robi się coraz bardziej prawdopodobne, to nagle może mieć problem ze spłatą tego kredytu. Zwłaszcza, że ten ktoś być może pracuje w branży, która zostanie odcięta, albo ma firmę, która zostanie zniszczona przez rząd, więc z kredytami należy naprawdę bardzo uważać. Ostatnio była taka debata publiczna, czy dyskusja w internecie o tym, że młodych nie stać na kupno własnego mieszkania. No ja pierwsze mieszkanie kupiłem, jak miałem, nie wiem, 28 czy około 28 lat miałem, wcześniej wynajmowałem mieszkanie. Wydaje mi się, że w zbyt młodym wieku lepiej nie jest, niedobrze jest kupować mieszkanie. Mieszkanie wiąże nas z danym miejscem, wiąże nas z pewnym poziomem wydatków. Jeżeli by się nam nagle pogorszyło, a jesteśmy na wynajętym mieszkaniu, to możemy je bardzo szybko zmienić na tańsze, a mieszkania kupionego za kredyt szybko nie zmienimy na tańsze, tak? Łatwiej nam jest znaleźć pracę w innym mieście, jeżeli wynajmujemy mieszkanie, niż jeżeli gdzieś już się zakorzeniliśmy, więc zwłaszcza młode osoby powinny kilka razy pomyśleć, zanim zdecydują się na ten kredyt i kupno mieszkania, zwłaszcza jeżeli ten kredyt miałby zjeść jakąś istotną część z ich dochodów. Nie ma trakcji. To na następnych. Nie ma pan choroby lokomocyjnej? Na razie nie. Ale to nie jest... To jest fajne dla pana takie przyspieszanie, czy raczej ma pan w głowie coś w stylu, ja pierdzielę, co za młodziak? Nie, no to jest bardzo przyjemne, to jest trochę jak w wesołym miasteczku. No po to ludzie chodzą do wesołego miasteczka, tak, żeby poczuć te przyspieszenie, tak? Mam też taką serię dość słynną z mojego programu, gdzie na Uberze jeżdżę. No właśnie, jak to było robione? Bo na Uberze jest tak, że, tak? Że jak zamawiam Ubera, bardzo lubię Ubera, to widzę markę samochodu, która podjedzie, tak? A tam podjeżdżał samochód innej marki. Magic! No tak, to jest Opel Meriva. Dzisiaj Opel Merivą jadę ze Sławomirem Bencenem. Oczywiście żartuję, bo po prostu lekceważę zasady firmy i regulamin firmy, który mówi o tym, żeby podjeżdżać autem, który jest w aplikacji. Ja mam w aplikacji, teraz to już mam 17-18 konto i już w ogóle nie patrzę na to, jakie auto są w aplikacji. Z reguły to był Opel Meriva właśnie słynny. Lekceważę po prostu to, że w aplikacji, i to też jest większy szok, jeżeli pasażerowie nie widzą tego
nie wiem, Lamborghini, Maybacha, Tesli czy właśnie R8-ki. Tylko podjeżdżam Opel Meriva i pokazuję im dowód na to w aplikacji, że ja mam ich wziąć właśnie. I te reakcje są przecudowne. Są prześwietne. Pan dodał na Instagramie takie Q&A, że tak powiem. A, dzisiaj będę nagrywał. Dzisiaj wieczorem jest. Tak. Tam było takie jedno bardzo ciekawe pytanie. Przewidziałem wszystkie, jakby niespecjalnie się nimi inspirowałem, ale jedno było bardzo ciekawe. A jakim uczniem był pan w szkole, w podstawówce, w gimnazjum, liceum? Bo już pan jest w tym wieku, że miał pan to gimnazjum. W podstawówce to byłem niesamowitym. Tak, jestem pierwszym rocznikiem, który się załapał na gimnazjum. W 99 zacząłem pierwszą klasę gimnazjum, czyli to był początek tej reformy. W podstawówce byłem niesamowitym kujonem. Ja chyba podstawówkę skończyłem ze średnią 5,5. W życiu nie dostałem żadnej cząstkowej tam trójki, czy chyba nawet czwórki. Na świadectwie nie miałem z niczego poniżej piątki nigdy. W podstawówce. To podobnie miałem. Dlatego jakieś olimpiady historyczne, matematyczne, geograficzne, wszystko. Potem w gimnazjum trochę gorzej było. Z tego powodu, bo poszedłem do specyficznego gimnazjum, to było gimnazjum i liceum akademickie z taką trójstopniową rekrutacją, najlepsza szkoła w Polsce, i tam naprawdę było dużo mega mózgów i tam nie dało się być najlepszym, po prostu nie dało się. Tam tyle, ile ci ludzie się uczyli, jakie mieli możliwości, to było nie do pobicia, w związku z czym stałem się średnim uczniem, na poziomie tej szkoły przynajmniej. No a potem poszedłem na studia, więc w liceum, znaczy w podstawówce mocno odstawałem, a w gimnazjum i liceum, bo to była ta sama szkoła, byłem średniakiem. A jak uczył się pan w szkole, czy w gimnazjum, w liceum, zakładał pan jakiś plan na przyszłość, czyli to od zawsze było doradztwo podatkowe? Czy... Nie, absolutnie nie. Doradztwo podatkowe to się kilka lat temu pojawiło. Kiedy w podstawówce, to nie pamiętam, kim chciałem być. Być może myślałem o matematyce na początku podstawówki, pod koniec podstawówki to o historii, tak mi się wydaje. W gimnazjum na samym początku to chyba chciałem być prawnikiem z powodu tych zamiłowań historycznych, ale się rozmyśliłem i postanowiłem zostać programistą. I rzeczywiście większą część gimnazjum poświęciłem na programowanie, pisałem sobie jakieś tam takie dosyć prymitywne gry komputerowe czy jakieś programy. Nawet poszedłem na informatykę, studiowałem informatykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, po czym stwierdziłem, że to jednak nie dla mnie, to znaczy gdybym miał przez resztę życia patrzeć się w ten komputer i stukać jakiś kod, to bym się zanudził i poszedłem na ekonomię. I teraz to jest zabawne, zwłaszcza z perspektywy kilkunastu lat, ale kiedy zastanawiałem się, co zrobić, jeżeli nie ta informatyka, to mówię zupełnie poważnie, jednym z moich głównych motywów do tego, żeby studiować ekonomię, to nie było, żeby tam zarabiać potem jakieś pieniądze, czy mieć fajną pracę, tylko żeby znaleźć argumenty do zwalczania socjalizmu. Byłem przekonany, że jak się więcej poduczę tej ekonomii, poczytam książki, będę rozumiał te mechanizmy, to będzie mi łatwiej przekonywać ludzi, że socjalizm jest zły. I to była moja główna motywacja do tego, żeby studiować ekonomię. Potem w trakcie studiów ekonomicznych zauważyłem, że czy najbardziej mnie interesowała teoria chaosu deterministycznego i żeby nią się zajmować, musiałem trochę lepiej poznać matematykę i z tego powodu zacząłem studiować jeszcze fizykę. I nawet ją skończyłem właśnie, ale po to, żeby się matematyki nauczyć. No i kilka lat po studiach uznałem, że te podatki to jest ciekawa rzecz i zostałem doradcą podatkowym. Ja na przykład do czasu matury nie wiedziałem, jaki kierunek obrać takiej kariery zawodowej. Dosłownie miesiąc przed maturą wybrałem sobie, że no dobra, no rozszerzam geografię i angielski, coś tam polski jeszcze, pójdę na geografię, na studia dzienne. Nie skończyło się tak swoją drogą, ale chciałem na swoim przykładzie przytoczyć to, że współczesna młodzież ma bardzo duży problem z określeniem swojej drogi, ścieżki kariery i mam wrażenie, że ten materiał przyczyni się do tego, żeby zmienić nastawienie chociaż drobnej cząstki ludzi i popchnąć ją w stronę takiej ścieżki kariery czy doradcy podatkowego, czy jakiejkolwiek bliskiej, pokrewnej branży. No bo tak? A mogę coś dodać do Jasne. Tego? Bo to
bardzo ciekawy wątek. Właśnie odnośnie młodych ludzi, tak? Bo młodzi ludzie muszą zastanowić się w pewnym momencie. Wydaje mi się, że ta matura to już jest taki ostatni gwizdek. Co chcą w życiu robić i na czym im zależy, tak? I muszą rozumieć, że jakiegokolwiek wyboru nie podejmą, to on będzie miał potem dla nich istotne konsekwencje. Jeżeli komuś zależy na tym, żeby zarabiać dużo pieniędzy z jakiegokolwiek powodu, no to powinien prędzej iść na prawo, medycynę, być może jakiś kierunek techniczny, a nie na przykład na socjologię, czy na turystykę, czy na geografię, czy jakieś tam kulturoznawstwo, tak? Są zawody, są studia, które otwierają pewne ścieżki kariery i są takie, które ich nie otwierają, bo otwierają inne. I teraz nie ma nic złego w tym, że ktoś pójdzie na studia humanistyczne. No, wielu ludzi ma różne zainteresowania, tylko zdawajcie sobie sprawę, że jeżeli pójdziecie studiować historię, to prawdopodobieństwo tego, że zostaniecie programistą, prawnikiem, lekarzem, jakimś inżynierem, jest po prostu znacznie niższe. I najprawdopodobniej możecie mieć pewne problemy ze znalezieniem dobrej pracy i dobrze płatnej w swoim zawodzie. Więc myślcie nad konsekwencjami swoich własnych działań. To nie jest tak, że można wybrać dowolny kierunek studiów i potem wykonywać dowolną pracę. Wiem, że są przykłady ludzi, którzy w ogóle nie skończyli żadnych studiów i świetnie sobie radzą. To jest w ogóle znacznie, to jest bardzo ciekawe, że wcale nie trzeba kończyć studiów. Wydaje mi się, że obecnie zbyt dużo ludzi kończy studia i niepotrzebnie tam kilka lat marnują na głupoty. Znacznie lepiej jest szybciej pójść do pracy, czy nauczyć się czegoś przydatnego, coś, co na co jest zapotrzebowanie na rynku i potem można na tym zarabiać bardzo duże pieniądze, niż marnować 4 czy 5 lat na jakimś kierunku, który być może nas w ogóle nie interesuje, nie daje nam kompetencji niezbędnych na rynku pracy i potem jest płacz, że nie ma pracy, tak? Trzeba myśleć od razu o konsekwencjach swoich wyborów. Tak, a czy to też nie jest tak, że my mamy zbyt wiele możliwości jako młodzi ludzie do podjęcia do wyboru swojej ścieżki zawodowej i nie wiemy po prostu co, bo ja nie wiem, czy chciałbym być dziennikarzem, czy geografem, czy doradcą podatkowym, czy youtuberem, czy tiktokerem. Pan jest chyba tiktokerem. Dopiero będę. Na razie jestem youtuberem. W ogóle podobno w Chinach, jak się pyta młodych ludzi, kim chcą zostać, to mówią, że inżynierem, a w Stanach Zjednoczonych najpopularniejsza odpowiedź to każdy chciałby być youtuberem, tak? No niestety gospodarka oparta na youtuberach to daleko nie zajedzie i są niezbędne również inne zawody. Natomiast być może zabrzmię teraz jak jakiś dziaders, jak to się teraz mówi, ale wydaje mi się, że młode osoby nie doceniają trochę możliwości, jakie mają, tak? Świat obecnie wygląda zupełnie inaczej niż 10, 15, 20 lat temu. Moi starsi znajomi, załóżmy 5 albo 6 lat ode mnie starsi, którzy wchodzili na rynek pracy w latach 2003-2004 przy prawie 20% bezrobociu, to był zupełnie inny świat, zupełnie inne możliwości w porównaniu do tego, co jest teraz. Ludzie wyjeżdżali do Wielkiej Brytanii pracować na zmywak, bo po prostu nie mieli w Polsce z czego żyć, tak? Teraz w Polsce bezrobocia praktycznie nie ma. Każdy, kto chce pracować, to pracuje. Oczywiście nie wszyscy w swoich wymarzonych zawodach, ale praca po prostu jest dla każdego. Teraz firmy szukają pracowników, a nie odwrotnie. No a 15 lat temu wyglądało to zupełnie inaczej. Były zupełnie inne możliwości edukacyjne. Nie było internetu takiego jak obecnie, kiedy wszystkiego w zasadzie można się nauczyć z internetu, tylko trzeba chcieć. Jeżeli ktoś spędza ten czas przed komputerem, ale uczy się przydatnych rzeczy, to może się to zaprocentuje. Jeżeli tylko patrzy się na YouTubie na jakieś rzeczy, które mają mu zmarnować czas, to oczywiście nic z tego nie wyniesie. Więc teraz wydaje mi się, że młodzi mają dużo łatwiej niż 10 czy 15 lat temu, ale wydaje mi się, że mało to doceniają. Co pan najbardziej lubi robić w wolnym czasie? Jakie ma pan hobby albo jak pan spędza wolny czas? Nie mam hobby. A spędza pan wolny czas? Czy nie ma pan wolnego czasu? To znaczy... Nie no, każdy ma jakieś hobby. No moim hobby jest polityka i podatki, okay. Tak? I ja to naprawdę lubię. Ja to naprawdę lubię. Mam wielkie szczęście, że robię to, co lubię i w związku z czym czasem wieczorami poświęcam czas na coś, co inni nazywają pracą, a dla mnie to jest przyjemne. Nie mam tak naprawdę czasu na hobby. Jeżeli poświęcam czas czemuś, co nie jest pracą, różnego rodzaju działalnością publiczną lub rodziną, to w tym momencie to pewnie będzie bieganie. Zacząłem, znaczy już od 3-4 lat w miarę regularnie staram się biegać. Oczywiście to są takie okresy kilkumiesięczne, po których znowu przestaję biegać, czego zaraz potem żałuję. Teraz zacząłem biegać znowu
biegła w pierwszy dzień świąt, ale wczoraj wieczorem na przykład już byłem w stanie bez zatrzymywania przebiec godzinę 20, więc jakoś tą kondycję sobie odbudowałem. Biegam nocami, około 23-24, jak już żona się i dzieci położą, ja wtedy wychodzę i biegam. Wtedy mózg mi się odświeża, projektuję sobie jakieś teksty, jakieś powiedzonka może, które mogą się przebić, myślę o filmie, memy i wtedy tak ten... Mam taki łatwość myślenia, jak biegam w nocy. Rozluźnia to pana umysł? Zdecydowanie, bo w ciągu dnia to nie mam na nic czasu, bo cały czas człowiek gdzieś biega, ale tak właśnie jest zabiegany może, nie tyle biega, a w nocy jak biegam, to jestem w stanie wreszcie pomyśleć na trochę luźniej. No ale muszę sprawdzić to pana tą pana reakcję na przyspieszenie, no muszę. Tutaj mam idealne światła. Jechałem już raz R8-ką. Ale nie wiem ile miała koni, więc nie wiem. Zobaczmy trakcję. No i tak by to było, że w Warszawie jesteśmy i musimy od świateł do świateł. Ale genialna sprawa. Jechał pan R8-ką, pan powiedział. Na fotel kierowcy? Niestety. Zamieniamy niestety się? Nie. Myślę, że nie jest to najlepszy pomysł. W temacie pandemii jeszcze jest taka zależność, jakby sprawdzi się to na 100%. Już się sprawdza, że wiele lokalów się zamyka, ale będzie na pewno tak, że po całej pandemii, albo nawet w jej trakcie, wiele lokalów będzie za bezcen do wykupienia tak naprawdę. Czy oprócz piwa i kancelarii podatkowej myśli pan o trzecim biznesie? Jest to jakieś... Nie, chyba... Ale naprawdę, to jest bardzo dobre pytanie, bo myślę o tym. Myślę poważnie? Muszę nakreślić, widzą, bo zanim pan odpowie... Przeciek? Tak, zanim pan odpowie, przez minutę zbierałem myśli, ponieważ jazda samochodem, i muszę pomyśleć chyba o swojej konwencji, lekkiej zmianie konwencji, trochę mnie rozprasza i zbierałem myśli i w końcu wypadło to pytanie, którego pan Sławomir się w ogóle nie spodziewał. I dlatego z tego się śmiejemy teraz. A teraz zmierzając do odpowiedzi, jaki przeciek? O co chodzi? Bo rozmawiałem z pana asystentką i nic mi nie mówiła o tym. Mówiła mi o bardzo jednej kwestii, w której zakończymy tą rozmowę, ale to za chwilę. Jaki przeciek? To ja się pytam, jaki przeciek? Jaki przeciek? O co chodzi? To ja się pytam, jaki przeciek? Otwiera pan restaurację w Warszawie? Czy tak jak Kuba Wojewódzki w Gdyni? Tak jak mówiłem dzisiaj, myślę o kilku projektach, które na razie są na etapie koncepcyjnym. Ostatnio wrzuciłem takie zdjęcie, gdzie jem burgera. Bardzo dobrze się rozeszło i był najbardziej lajkowany komentarz brzmiał, kiedy burger z męcenem. I może tu zostawię suspens. Rozumiem. Na sam koniec, bo już jesteśmy pod Q22, gdzie pana odstawiam i skąd pana też zabrałem. A propos asystentki, powiedziała mi o jednej bardzo ciekawej rzeczy, nietypowej. Dlaczego ja miałem nie pytać o pana o kwestie zwierząt domowych? Nie wiem. Powiedziała, niech pan pyta o wszystko, tylko nie o zwierzęta domowe. O co chodzi w ogóle? Czy mogę się domyślać tylko, o co chodzi? Nie lubi pan zwierząt domowych. Pogryzł pana kot. Nie wiem, totalnie nie wiem, o co chodzi. To powiem, o co chodzi. Nigdy nie miałem zwierząt domowych. Ani psa, ani kota, ani chomika, myszki, pająka, czegoś. Alergia, nie wiem. Po prostu nie miałem. Jakoś tak się nie zdarzyło i nie żebym kiedyś chciał. Nigdy nie chciałem i nie miałem. Natomiast podejrzewam, że chodziło o to, że raz, żebym czegoś niepochlebnego nie powiedział o zwierzętach, bo ktoś się może obrazić, a dwa, jest taka anegdota, niestety prawdziwa. Jak byłem na studiach, to mój kolega ze studiów studiował w Toruniu, a mieszkał daleko od Torunia. I
i miał rybki w takim akwarium, to była taka kula, tak, gdzie pływały takie dwie małe pomarańczowe rybki. Mhm. No i powierzył mi to akwarium, żeby z tą kulą, z wodą nie jechać na drugi koniec Polski. Mhm. No ja przez 2 tygodnie musiałem zajmować się tymi dwiema rybkami. To był jedyny raz, kiedykolwiek w życiu musiałem się zajmować jakimiś zwierzątkami. Tragedia. Starałem się jak mogłem, ale one ledwo przeżyły. Naprawdę. Po 2 tygodniach o mało nie wykończyłem tych dwóch rybek, ale ile ja im czasu poświęciłem, jak ja się starałem, ale no nic, ledwo przeżyły. Gdyby te święta trwały 3 tygodnie zamiast 2, to nie wiem, ile by z tych rybek zostało. Wychowałem 3 dzieci, mam teraz 8, 6 i 4 lata i jakoś przeżyły, a z tymi rybkami to było ciężko. Okej, rozumiem. Myślałem, że to jest jakieś bardziej złożone pytanie, złożona kwestia, ale to chyba była podpucha ze strony pani asystentki. Chyba tak, też tak myślę. Pozdrawiam gorąco. Pozdrawiamy również. I tym świetnym, luźnym akcentem chyba skończymy rozmowę. Bardzo panu dziękuję, że zgodził się pan na rozmowę. Pragnąłem z panem porozmawiać i przedstawić też cały materiał szerszej widowni, dlatego dzięki wielkie za wszystko. Musimy zbić sobie żółwika, czy możemy sobie podać ręce jak ludzie? Możemy jak ludzie. Na zakończenie. To bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. A was zapraszam do subskrypcji programu. Możemy zaprosić do subskrypcji programu pana Sławomira na YouTubie? Czy jeszcze jakiś Instagram? Jak najbardziej. Mam TikTok. Zobaczcie, co na Instagramie, na Facebooku. Zaczynamy rozpracowywać TikTok, no i YouTube, kanał Sławomir Mencen. Zapraszam do subskrybowania. Dzięki wielkie jeszcze raz. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.